Wracając do Krzyża Łacińskiego, czyli tutaj ładnie widać to, o tak, prawda, te belki, czy na tej też wizerunku Krzyżowania Chrystusa. Krzyż główny, belki, ta podpórka, na której zostały nogi przybite do Krzyża Chrystusa. I dlaczego ta belka jest, też są w niektórych tradycjach, te belki są w ten sposób, tak? Ale w naszej tradycji słowiańskiej ta belka jest taka ukośna. Są dwie tradycje. Pierwsza, po pierwsze, tradycja jest to, tutaj też, że na Rusi nie mieli z Rosją, bo Ruś to wiecie co to jest, jaki teren, Kijów. I to właśnie tutaj dotarł na te tereny gór, gdzie jeszcze nie było Kijowa, a apostoł Andrzej, tak? Tak jak się jest tradycja, że wszędzie jakiś apostoł dotarł. Apostoł Tomasz, tak, do Indii, załóżmy tam dotarł, nie wiem, który jeszcze, a na nasze tereny tutaj dotarł, jest taka legenda, przez Cherson, ten apostoł Andrzej, tak? I on został ukrzyżowany. Kto ma prawo jazdy, zobaczcie, czemu się nazywa Krzyż Świętego Andrzeja, jak przyjeżdża się przez przejazd. To jest taki X, Krzyż Świętego Andrzeja, bo tak został, tak, w takim pozycji X ukrzyżowany. A my na pamiątkę tego, że właśnie on jest tutaj tym jakby no pierwszym orędownikiem, przekaźnikiem bezpośrednim, czy apostołem, uczniem Chrystusa, który przyniósł tu wiarę chrześcijańską na te tereny. I my jesteśmy jakby też spadkobiercą tej tradycji, tutaj tak, tej słowiańskiej, jest ten X. I tak jakby teraz ten X nałożyć, tak zobaczcie, to będzie taki X, prawda? I tu kawałek, to będzie nałożony pod nogami Chrystusa ten krzyż i X apostoła Andrzeja. I dlatego to jest, wtedy wychodzi, no, jakby tutaj wyciąć, tak, ten fragment, jakby dlatego on skośny wychodzi, bo jakby podkreślić symbolikę tradycji chrześcijańskiej poprzez sukcesję apostoła Andrzeja. Dzisiaj troszeczkę tradycyjnie można powiedzieć, bo już drugi raz spotykamy się na cmentarzu, tym razem prawosławnym. I tym razem zwiedziliśmy też cerkiew, która jest przy tym cmentarzu i troszeczkę cmentarza, bo klubowiczów, genealogów nie interesuje również historia. Historia też religii, kultura, to wszystko, co się dzieje tutaj, co się działo i się dzieje nawet obecnie. W lutym obchodziliśmy dziewięciolecie, więc już troszeczkę działamy. Wcześniej koleżanka prowadziła, obecnie prowadzę ja, ale już powoli szykujemy się do świętowania dziesięciolecia, więc na takiej zasadzie. Ogólnie klub podejmuje różne inicjatywy, chociażby te, o której tutaj była wspomniana, te indeksacje, niektórzy członkowie wykonują. Jeździmy, zdobywamy różne akta metrykalne czy pozametrykalne w różnych miejscach, tak jak wspominałem o wycieczce do Dosiedlec chociażby. Odwiedzamy cmentarze, robimy spisy z tych cmentarzy. Ogólnie spotykamy się najczęściej w bibliotece, ale też bardzo często i poza biblioteką. Obecnie też wybieram się na wycieczkę po regionie Terespol, Pratulin, Janów Podlaski, żeby zobaczyć też swoją najbliższą okolicę, nie tylko tą odległą. Śledzicie losy przodków waszych rodzin, czy głębiej sięgacie? Oprócz tworzenia takich sensu stricte drzew genealogicznych, czyli tworzenia powiązań rodzinnych, czy to mniej rozbudowanych, czy bardziej rozbudowanych, bo różne są koncepcje wśród różnych członków, to też zajmujemy się też historią regionu, też historią osób, które nie są związane bezpośrednio z naszymi rodzinami, czy to znanych Bialczan, tak jak chodziliśmy po cmentarzu rzymskokatolickim, to nie odwiedzaliśmy grobów swoich bliskich. Odwiedzaliśmy groby znanych Bialczan. I obecnie też wybieramy się, tak jak była rozmowa podczas spotkania dzisiejszego przeprowadzona, również kolejny raz na cmentarz, żeby zobaczyć groby związane z wojną. Czy nie tylko żołnierzy, być może jakieś inne, może cywilne ofiary, może ofiary prześladowań. Zobaczymy akurat, jak przewodnik, który deklarował się, będzie opowiadał o tym. A druga rzecz jest to znana z Ewangelii, kiedy Chrystus umierł na krzyżu. Po dwóch stronach ukrzyżowanych było tych dwóch łotrów znanych. Historię, w której jeden tam się wyśmiewał, mówił, że jesteś Chrystusem, to zdejmij sam siebie z krzyża i nas tutaj uratuj, a drugi tam jeszcze jego trochę piętnuje, mówi, no głupcze, mówi, my przynajmniej wiadomo, za co wisimy, bo tak, bo jest słusznie.
a mówię, tego człowieka niewinnego i tak dalej, mówił krzyżowanie i zwracał się do Chrystusa, jeżeli tam będziesz w swoim królestwie, to wspomnij mnie tam. I Chrystus mówi, zaprawdę powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju, tak? I to jest ta symbolika właśnie, że ten łotr, który był po prawej stronie, idzie do nieba, a ten, który odrzucił naukę Chrystusa, nie chciał przyjąć, to idzie do otchłani, tak, do piekła, do Hadesu. To jest dlatego ta skośna. Najpierw było prawosławie, później była Unia, a później byli znowu prawosławi tak naprawdę, już pomijając te koleje losu i wszystkie aspekty z tym związane, bo to jest historia, wiadoma sprawa, więc prawosławia też nie możemy pomijać w jakikolwiek sposób, bo wiele osób, które szukało swoich korzeni unickich czy nawet rzymskokatolickich, było wielce zdziwionych, że znajdowało na przykład w spisach prawosławnych. To wcale też nie znaczyło, że oni byli prawosławni, bo różnych osób różne koleje są. Cerkiew Świętych Cyryla i Metodego, a oprowadzał nas wikary parafii ksiądz Marcin Gościk. Chociaż krótko, bo tylko godzinkę, bo jesteśmy przyzwyczajeni do dłuższych spotkań, ale myślę, że coś wyniesiemy. Zresztą umówiliśmy się na kolejne spotkanie z księdzem wikarym do oprowadzenia już bardziej szczegółowo po cmentarzu i być może jakieś pytania będziemy do niego jeszcze mieli. Ciekawość, jak można było zobaczyć członków Nie zna granic tak naprawdę. Czasami sam spotykam się z tym, że jakie padnie pytanie, to nikt nie przewidzi. Naprawdę. Serdecznie zapraszam wszystkich, jeżeli ktoś będzie poszukiwał korzeni, czy będzie miał jakieś problemy, czy będzie chciał się spotkać z takimi samymi pasjonatami, takimi samymi wariatami troszeczkę, jak to niektórzy nazywają, genealogii, zapraszam do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Informacje są zamieszczone na fanpage'u na Facebooku, czy tak samo na stronie internetowej. Można też odwiedzić bibliotekę i osobiście ze mną, czy z innymi pracownikami porozmawiać. Na przykład działu wiedzy o regionie. Thank you.